Cześć, witajcie, z tej strony Rolnicek i witam was na kolejnym vlogu. Dzisiaj taka wielka ekipa, ale to pójdziemy po kolei i pójdziemy od pana tutaj sieczkarnisty, który, bo dzisiaj mamy akcję kukurydza, pan Norbert. No i widzicie, z jaguarką piękną 980 stoi. Panie, zaraz pojedziemy, tylko przedstawię resztę ekipy. Nie ma sprawy. No, tutaj mamy Arturka z Case'em. Case dalej no, u nas. Nie, to znaczy. Jeszcze jeden dzień na testach, więc tak, ostatni dzień wykorzystujemy, ja z klasem. Bartuś, nasz kochany Bartuś, jest... Dobry. Jeździ Fendem Petera. Jest i Adi ze swoim Steyrem. Jest, dobry jestem. No i jest Peter, który będzie u nas dziś jeździł na Pryzmie, swoim faworytem. Witam bardzo serdecznie. No a New Holland sobie będzie stał sam tutaj, gdyby trzeba było pomóc, to się go najwyżej pomożemy nim, ale lecimy, pracujemy, bo normalnie roboty pełno, roboty kupa, wszystkim trzeba pokosić kukurydzę, nie tylko nam. Dobra, są się odjedź. Jadę, tam już pojechał Farmson i nasz Norbert. Farfun, poprowadzisz go tam, nie? Pod ten koło szosy. Tak. Pojechaliśmy wcześniej, bo my już mamy wolniejsi jesteśmy, nie? Dobra. My jedziemy zaraz za tobą. No i w końcu akcja kukurydza. Taka na całą wioskę, można powiedzieć. Wszyscy pomagamy sobie. Tutaj z ekipy właśnie z tej firmy. To od niej zawsze bierzemy sieczkarnię. Przyjął tym razem tylko pan Bartek, Bartuś i pan Norbert. No ale i tak moim zdaniem chłopaki dużo nam pomogą, bo my sobie resztę dowieziemy sami kukurydzy. No fajnie gdybyśmy my się nie zajmowali nic, ale no, niestety tak się nie da. Nie puścimy tego, niech jedzie. Tak się niestety nie da. Łukasz, ja się ładować pierwszy, czy ty lecisz? No to wiesz, tu ładuj się pierwszy, ja poczekam. Załaduj tego case'a, zobaczymy jak pójdzie właśnie case drugi. Trzeci dzień, ostatni dzień na testach, tak się nam udało jeszcze to wyszarpać, żeby jeszcze u nas zwiózł tą kukurydzę. Zobaczyć jak sobie poradzi. Rozrzutnik to jest ogólnie od Petera, ten ursusowski z nadstawkami. Także też bardzo, bardzo kurwa, fajnie. Sąsiad wjeżdżaj, bo się kworek robi. Wjeżdżą, spokojnie, sąsiad. Nie stresuj się. Ja się nie stresuję, tylko te dziady trąbią. Nie, może podjadę trochę do przodu wam. No, weź to tam się ciepnij do środka. Mówi ile? Sąsiad obok nie są. A Bartek co, jedzie? No z tyłu jest. Jest, o jesteś Bartuś. Jak tam ja się szukałem kurwa na CV, bo nie mogłem za bardzo znaleźć, ale elegancko, jak tam się fędzikiem jeździ? Norbercik, to poleterze od razu ciupiemy na dole, czy to co? Powiem ci fędzik spoko, ale jednak bardziej do John Deere'ów jestem. Jednak John Deere, Farmson, jak tam sytuacja na przyczepie? No dobrze, dosyć tak już jest. Jechać tam do tobą? A jedź już. To jadę. Ja zjeżdżam, tam się potem panowie, nie wiem kto będzie sypał pierwszy za mną. A to sąsiad, ja już jadę za tobą, se tam stanę. Dobra. Tam Peter pewnie stoi i bacznie czeka, no on tam będzie miał roboty, bo jak tak w Czech będziemy odwozić, tu jeszcze niedaleko jest nawet, także. No, Peter będzie miał co tam robić. Ej no, Farmson ładnie masz nawalone na tej przyczepie. Poczekaj, Norbert, I nie obalcie, nie obalcie. Dali, glebuj tam! Się nie przejmuj, nie, jeszcze nie ma. Poczekaj, bo muszę jeszcze se. Tam sąsiadowi możesz jeździć po zasianym, tam się nie przejmuj. Dobra, jedziemy. Jeszcze troszkę ja i wymieniamy. Dobra. Się, Łukasz, wiesz gdzie jedziemy, czy? Prosto. To ty podjedź koło mnie, a ja się wycofam. Ja wiem, że dobra, czekaj, już podjeżdżam. No to jedź koło mnie, już. Już jadę. Ja już stopuję. O, elegancko. Panie, ile tak? 10? Ładnie, cofaj Farmson, ładnie. Ładna, tylko słucha już chyba. No już trochę słucha ta kukurydza, już tak trochę odstawialiśmy i usłucha już konkretnie, ja tu przejadę może. Tak, dosyć długą rurę masz, chyba dostawianą, nie? Taką dłuższą. Tak, dorabana, bo to mam zamówienie. To są takie krótkie, to nie dosypuje, jakieś większe przejazdy czy co. Dobra. Jest dobrze. Ej, ostatnio jak byłem, to się taki klasik nowy. A no tak, no teraz tym klasikiem ci powiem, że to akcja i robota idzie, nie? Teraz można powiedzieć, że pracuje jak wół tutaj u nas.
Ale ten wasze Jaguarka, wy nie mieliście 930? Mieliśmy John Deere'a. 930 też. No, no to, no to właśnie mi się wydaje, a, że, ten, to... ten, że ten to chyba jeden z nowszych. Teraz jakoś kupionych. A no, dają teraz dobre te... Dobre opcje z bankiem, nie? No, 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 także to można brać, no, firma się rozwija. Teraz ma fajne finansowanie. Nawet no, to ładnie wychodzi. To to dobrze. No, a sąsiedzie jeszcze u mnie chwilę, jeszcze chwilę. Wiem, sąsiad, ale ja już jadę. Na pewności, wiem. Asekuracja. Wiem. Asekuracja. Nic się nie bój, jeszcze ja tu pewnie wezmę. Do końca jeszcze tam. Jedź tam po głównej. Jadę, jadę po głównej jadę. Akcja idzie sprawnie, no bałem się, że to nie pójdzie sprawnie, bo tak myślę tylko o tej głównej. Znowu się będą dopierdzielać wszyscy, bo kukurydzę wożą, bo śmiecą, bo to, bo tamto. Sąsiad, możesz podjeżdżać. To już jadę. Dobra. Elegancko, elegancko. Bartuś tam na spokojnie zaraz też pewnie będzie jeszcze sypał, bo nie wiem ile tam sąsiadowi wejdzie na tą kronkę. O, spokojnie, ludzie. Dobra, jedziemy na gospo szybko. No także widzicie, tak wygląda u nas akcja kukurydza. W tym roku dosyć to sprawnie przebiega. Wiadomo, rok temu ja byłem na pryzmie z sąsiadem i to tak wyszło jak wyszło, no. Trochę większe szkody ponieśliśmy, no ale... Ale też się udało ukisić kukurydzę. W tym roku niestety ja jeżdżę. Nie jestem na pryzmie, więc muszę być trzeźwy. Nie wiem, czy ten Farmson już jedzie, czy nie jedzie. Chyba jeszcze nie jedzie. Muszę być trzeźwy, nie ma to tamto. O, już Farmson wyjeżdża. Farmson, jak tam? Sprawdzałeś tą kukurydzę? Bo moim zdaniem dosyć dobra jest. Jeszcze nie? No fajnie. No, troszkę już nie... późnawo, ale... No, znaczy może nie jest aż taka okropnie za suche. Powinno być dobrze. Dobra, jedź tam dalej, bo tam chłopaki chyba nie nadążą niedługo. Jak tam Peter? Jak tam ci idzie to? No dobrze, pierwszy transport tam jak widzę. Taki fend to jednak udep to trochę. Ja dobra, weź tam obok się sypnij. Właśnie chciałbym, tylko nie jakbym ustawioną przyczepę. Na tył, dobra. Będę sypał powoli. No jakoś mi to idzie, ale to tak... Spokojnie. Damy... Robisz się. No, ja wiem, tak mi się wydaje. Dobra, udało się. Jakbyś nie nadążał czy coś, no to mów, nie? To któryś ci pomoże, no. Dobra, nie ma problemu. Ale na spokojnie widzę. Tutaj dosyć dużo, dosyć długi masz silos, to dobrze się rozgarnuje jeszcze, betonowy to. Tak, tak. Dobra, ja jadę dalej. Zaraz pewnie Adi przyleci. No, okej. Okay. No. Lecimy przez gospodarstwo, jednym wjeżdżamy, drugim wyjeżdżamy stroną, jedną wjeżdżamy, drugą wyjeżdżamy. Pewnie będziemy siedzieć 24 na dobę, bo u nas trzeba pokosić pola i jeszcze u Petera i u Adriana. Adrian tam miał wszystko niby mieć przeznaczone na ziarno, ale jednak na kukurydzę też siecze, no bo krowy ma, no to teraz już kukurydzę mu trzeba. Więc akcja gruba, ciągniki muszą chodzić sprawne, więc wszystko wysmarowaliśmy przed. Wszystkie kalamitki, wszystkie smary, co się dało. Niby niedużo jest tutaj smarowania w takim ciągniku i tak dalej, ale poprzeglądaliśmy wszystko, co się dało. Taki przegląd trochę główniejszy. Paliwo zalane do pełna w każdym. Także sąsiedzie powoli. Masz sąsiad, przepuszczę cię. A, dzięki, dzięki. No, wszystko poprzeglądane, sieczkarnia chyba też była, sieczkarnia chyba też była przeglądana, nie wiem jak tam firma, czy to ją przeglądnęła, czy przyjadą do nas i będą udawać, że się coś zepsuło. No, chociaż powiem wam, że ostatnio się dzieje tak, że wrzucają ludziom jakieś śruby, nie śruby do kukurydzy i psuje sieczkarnię. Paki, gdzie wy tam jest? A widzę was. No, dobra. Mówię państwo tutaj. Dobra, ja już odjeżdżam, podjeżdżaj tam. Bartuś, jak tam ten fędzik? Fajnie, coś ciekawe, czy wyjedziesz. A,
Przyświecił wariat. Koła trzeba jeszcze. Raz. Mhm. Sekunda, bo to nie jest taki dynamiczny ciągnik aż tak. Mi się wydaje, że ta przyczepa do niego jest trochę duża, ten rzutnik. No, duża, jak tak naładuje się pełne, no to trochę duże to jest, nie? No. Ale w sumie najsłabszy ciągnik teraz z tego zastawienia to jest, nie? No tak, no tak. Tak troszkę. No ale tak sobie według mnie fajnie radzi, jak na tą moc. To jest no tak, nie, jak na tą moc. No tutaj do góry ma trochę ciężko, nie? Jak jedziesz nim do góry, to ciężko, ale no. Ważne, że jest, że pomoże, bo tak na 3 to by było ciężko, jednak te 4, ten czwarty dodatkowy zestaw jest dobry. W miarę się przyjemnie nim pracuje. No taki ciągnik, no tak mówiliśmy wcześniej, że to dosyć dobry ciągnik na średnie, na powiedzmy małe gospodarstwo jako główny i na średnie jako taki pomocniczy, nie? Czy tak jakoś to było? Dziś będziemy farmson ten kosić do późna, nie? Bo wszystkim chcielibyśmy no, pokosić. Łapie, żeby no nie przyjechali i poprosimy ciągnik, nie? Najwyżej zapniemy do tego, do New Hollanda. Tak to? Nie no wiesz, wtedy można wziąć, Peter może sobie wziąć do swojego Fenda ten przyczepę, no, a my weźmiemy New Hollanda, jeszcze, będziemy deptać. To już damy rady. Zawsze można z torem jeździć po pryzmie. Dobra, Łukasz, podjeżdżaj, bo jak ja się do pełna załaduję, to jest problem. Dobra, później. Dobra, sąsiady jestem. Sąsiad szybko. No, tak samo jak wcześniej, nie? No, tak samo. Jeszcze ja troszkę podjeźdź bliżej mnie. Dobra, ja się wycofam. Elegancko Farmson nam to idzie. Zgrana ekipa, nie ma to tamto. No, chłopie. Farmson, jak tam ci... Wyjechałeś? Dałeś rady? Nie, czekaj, bo mnie namiot zabuksowało. Zamieliło kołami to. Kurde, trochę kuni brakuje. Czekaj, sieczkarnista. Czekaj, Norbert. Się rozpędzę to. Już się sam się do ten odsuwą? Nie, bo muszę się... Nie myślałem, że ten, że będziemy się wcinać tutaj. To będziemy jeździć raz przy razie. Tak. Dobra, dawaj, jedziemy. Bartek coś dziś taki spokojny. Nie wiem. Większy uderzcie przy końcu i będzie. No, tak będzie trzeba, ale mówię, że Bartek coś spokojny, coś dosypaliście mu jakąś meliskę czy coś do herbaty? To popił. Mówił, że kupił jakąś lagunę za 800 zł. No, to było co pijać. No, za 800 zł nowy nabytek. Jest. O, jest. Bartek, jak tam Laguna? To wjeżdża na pobocze, nie? No. Oj, gównienie się ten fendem jeździ, tak mnie teraz rzuca pełną to. A jeszcze głowa tutaj boli, a to może, widzę jakaś biedronka jest, to może bym sobie pojechał po jaką. Coś czuję, że tu na tych dziurach to źle w tym fendzie będzie. A weź se kup jakąś kroplówkę, jedź sobie kup. Jaka VIP-a kup sobie, nie Snajpera zakup. To ta panny coś ze sklepu. A mi możesz wziąć jakąś fiordkę, ale nie mów Farmsonowi. No, to ja jadę, zaraz jest. Tam dobra. Się napryśnę. Mi też daj. Dobra. Farmson nie musi wiedzieć. Nie. Idzie elegancko nam to. Farmson, nie Farmson, tylko... Tam siedzie, nie Piotrze, tylko Akuku dawaj, ale będziemy się zmieniać. Dobra, sąsiad, to ja tu już podjeżdżam z twojej lewy. Dobra, ja hamuję. Dobra, jedziemy. Sąsiad, a też masz taki uchwyt w swoim klasie na picie? No, na browara mam. No, ja właśnie tu trzymam browara. Sąsiad, nie podzieliłeś się. No, sąsiad, na gospodarstwie, na pryzmie, ja tam mam w schowku coś więcej. Dobra, elegancko. A schowek schłodzany, to wiesz. No, taka najlepsza. No, jak? Dobra, lecimy. Lecimy z kolejnym kursem i moim zdaniem wyrabiamy się w tym roku idealnie. Rok temu tam mieli problemy chłopaki, bo to przyczepy się psuły, coś. Ja z tego co pamiętam, tam w naszym starym gospodarstwie tam były takie problemy. No później problemy też były ze mną i z sąsiadem. Różnie to się skończyło, ale... A w tym roku naprawdę fajnie to wszystko wygląda. Plus jest taki, że to gospodarstwo jest tak
obecna od tego pola jest tak w sumie dobrze wymierzone, bo ja zdążę zajechać, jeden zdąży już jechać z powrotem, widzicie, farm w sensie już wraca. Oj, ładnie zjeżdżaj. No, ciekawe jak tam Peter, zaraz zobaczymy. Peterku, słyszysz ty mnie już na tym CB? Halo? Tak, jestem. Czekaj tylko do swojego traktora. Dobra. Dobra, ja już u siebie musiałem trochę podgarnąć po klapach. Dobra. Na spokojnie, możesz se ugnieść, ja zafleci wjadę tam. Ja se wysiadnę, patrzymy. Patrzcie, no klasik ładny, no patrzcie, zrobimy mu tu zaraz zdjęcie na kamerce. O, tu Peter Fendem elegancko wjeżdża. Masa tu jest konkretna. Mówię, że ta masa na ten ciągnik, tutaj ciągnik, to ładnie dogniecie. No, dlatego go wziąłem i tak was wam zaproponowałem, żeby ugniatać tym Fendem właśnie. Dobra, może wjadę teraz tutaj z tej strony, tej drugiej, nie? Tak, bo Artur właśnie z prawej i ty teraz z lewej. Dobra, to już wjeżdżam. O, dobra, wjeżdżamy. Czekaj tylko, dobra, ja może przejdę na drugi koniec. Dobra, przejedź sobie. Ta kukurydza taka ma w miarę, nie? To już ostatni dzwonek był w sumie na jej koszeniu. No tak wiesz, z zewnątrz jest sucha, ale tak jak po skoszeniu tak się pojeździ, po tym to koła są mokre, nie? No, to... Coś to jeszcze było tej wilgoci w tym. No coś tak, no dobrze, bo to tak... Wszystko się odkładało tak na później, że to jeszcze jest czas, a tu... Ja tak oglądałem, jak na razie to taka właśnie odpowiednia. Za mokre. No, bo niektórzy też taką mokrą okropnie, nie? A ta... Dobra, taka... sąsiod, ty się tam nie gaduj, Jedź. Jadę, Adi, nic się nie bój. No. I cyk, lecimy po kolejny kurs. Czemu daje migasz teraz na gospodarstwie, no ale mniejsza o to. Kurde, teraz w sumie, nie jak tam sąsiady mają, a to przyjedzie Adi tam później, to się go zapytam, czy oni mają daleko od siebie te kukurydze. Wiem, że chyba Peter ma dosyć daleko, ale to nie, to będziemy się potem zgadywać. Nie chcę was okłamywać, bo nie wiem, że któryś ma dosyć daleko pole kukurydzy od domu, więc zobaczymy, gdzie to ma. My już lecimy z powrotem. Dobrze, że mamy tutaj tą taką poboczną drogę, gdzie możemy ją trochę dobrudzić i nikt nie będzie o to sapał, bo naprawdę ta główna droga, mówię wam, ludzie tak sapają. O, to czekaj, ja wyjadę. Zostanie, no to bo rozdamy się. Tam mam to cały. Miał nie wiedzieć Artur. A, to nie bój się, to damy sobie. Albo dobra. Dobra, idziemy. A dzięki, dobra, Bartuś, zdrówko. Ach, to jednak dobry człowiek. Jedziemy dalej. O, ci tam już... Też zdążyłem, chwilę się zagadałem z Peterem i już się coś dzieje. Farmson tu już pewnie panikuje, że mnie jeszcze nie ma. Jestem, nic się nie bój, bracie. Spokojnie, no, tu już jest okej. Kurde, wiesz co, dobrze sypie. No, dobrze, tam widziałem na pryzmie, tam ładnie, tam Peter ma co robić. No to nie jest taka sucha aż. No, a tu jeszcze mamy dwa pola, nie? No. Kurde, konkretnie, no najwyżej jak nam się w silo z niej zmieści, to damy firmę. Łukasz, podjeżdżaj. Dobra, już czekaj, ja teraz wejdę tutaj, zjedź na lewo. Dobra, sąsiad, już jestem. O, sąsiad, szybko, ty też. Ty się tam nie rozgadujesz, sąsiad, ty masz tak daleko kukurydzę od domu, czy to Peter? To chyba to Piotr ma. Ale ja też w sumie za blisko nim mam. Bo pojedziemy potem do ciebie kosić. U mnie szybko udeptamy, jak się da, nie będziemy przykrywać, tylko pojedziemy dalej do ciebie kosić. No, ja mam jedno pole u was, przy was blisko. No. No i później takie jedno jeszcze dali, no a jedno... Ale to daleko to se zostawię na ziarku. Dobre, może tak być. A kurde. Zatrzymałem klasa, a idzie. No sąsiad, już myślałem, że ci się rewers popsuł, nie? Sąsiad, nic się nie bój, to jest taka maszyna. No, nie powiem, do którego roku było produkowane, z czym. Dobra, sąsiad.
To nie jest tamtego roku, to jest jak nowe. Tam Peter ma w cholerę roboty teraz na tej pryzmie, jak tak mu dowalimy, to... No, on tam nie zadążył. No, my byśmy nie nadążyli, abyśmy byli w takim stanie jak rok temu. Co się dalibyśmy radę, ale teraz by było lepiej przynajmniej, bo nic z pryzmu nie spadło, bo są mury. Ja bym nie spadł, sąsiad. W sumie, jakbym cię podpuścił, to byś spadł. Jak to będzie równo z betonem, tam pewnie góra, to... Jak nie wyżej. Najwyżej Norbert wjedzie się czkarniem jeszcze na górę i udepta. Tak, gorzej będzie jak glebę zaliczysz. Kto tam glebę zaliczy? On mnie wpuści do sieczkarni i ja pójdę. Bartusiu, jak tam? Smakuje piwko? O tak. Chodź tu, sąsiad. Sąsiad, wjeżdżaj. Wjeżdżo? Kurwa, ja odjeżdżam, nie tak, jak trzeba. Ty, Łuka. Co? To tam pani tam później koło przystanku, to tam są wolne. Dobra. No, nic Arturowi, bo znowu będzie. Wiem, nic mu nie powiem, nic się nie bój. No, lecimy szybko na gospo zawieźć, jeszcze wam pokażę pryzmę. Jak tam teraz wygląda, pewnie już tam, pewnie musiał Forza na chwilę zatrzymać się, chyba że już też jedzie. Pomóc Peterowi ubić. Będę wam kończył tego vloga, dosyć taki i wyszedł przyjemny. Taka ostatnia jesienna praktycznie akcja. No mam jeszcze jedną taką fajną akcję, gdzie nigdy nie było na kanale u nas jeszcze, nigdy nie nagrywaliśmy, w sumie nigdy tego nie było. To też pewnie wam nagramy. A co takiego też wam nie mówimy. Też gruba akcja, też chłopaki przyjadą. Ale to jeszcze nie teraz. O, jedzie Farmson. Zjadę mu na bok może. Dobra, Farmson, jedź normalnie asfaltem, ja ci zjadę. My w ogóle nie użyli asfaltu. Tak wyszło jak. No, na razie zboża jeszcze nie sprzedajemy, to pewnie w zimie sprzedamy dopiero, bo ceny są jakie są, nie ma cudów. Ale myślę, że w zimie coś lepiej będzie. Miejmy taką nadzieję. To też będzie odcinek ze sprzedaży zboża, bo na pewno przyjedzie jakiś tir albo coś, żeby to załadować, zabrać, bo tego jest dużo. No ale to tam w zimie. Peter, spokojnie, nic się nie bój. Łukasz, od drugiej strony zacznij. Dobra, już jedziemy. Ten jest za stromy już, ten jest łagodniej. Dobra, jadę tam. Ale zapierdziel, normalnie nie ma czasu się iść, nawet odlać. Znaczy wiesz, ja mam długie przerwy, ale później jest tak, że... Wiem, że wszyscy wpadną naraz, no to... Jeszcze tutaj trzeba było już pociągnąć. No, bo to... Tego Kejsa z domu. No to bo tak. On za lekki do tego mojego rozrzutka, ale... No, ale i tak cud, że sobie radzi. No, znaczy on dałby radę, tylko że na nieubite, wie. Łomatko! Peter, spokojnie. Bym się trochę zagapił, dobra, możesz już jechać. Jeszcze dwa pola są, to nie wiem, to pewnie nie wiem, czy tu wejdzie wszystko, czy nie trzeba robić jakieś pryzmy z boku, bo to... Wejdzie, spokojnie. To na początku tylko tak rośnie, a później wiesz, to jest No. Ta górka, później na koniec jeszcze trzeba taki łuk zrobić, że woda fajnie spadała z tego, to... No, poradzimy sobie. Lecę. Dokładnie, lecę dalej. No. No, sąsiedzia, no ostrożnie, ostrożnie. Możesz tu, cię przepuszczę, byś mi stanął w bramie i obmał. Jedź od drugiej strony jak coś. No, wiem. No, także tak to wygląda, ja lecę dalej, już was nie będę zanudzał. Jeśli ktoś obejrzał cały odcineczek, napiszcie hashtag kukurydza. I my wam przypniemy serduszko, trzymajcie się, cześć.